Cześć, cześć wyospiacze, witajcie na kanale Co mi się na winie. Dzisiaj odcinek o winie słodkim. Le Grand Noir w wersji Moscato. Zapraszam. Cześć wyospiacze, kolejny piątek na kanale Co mi się na winie. Kontynuujemy plenery, mam nadzieję, że ten za mną Wam się podoba. Jestem nad Wisłą, na dość wysokiej skarpie. Co ciekawe, jestem przy ulicy, przy której mieszkam, w linii prostej do mojego mieszkania jest stąd jakieś 150 metrów, a ulica, przy której znajduje się blok, w którym mieszkam, nazywa się Winnica. I ten cały obszar kiedyś był obsadzony winnicami. O tym może kiedyś powiem jeszcze więcej, bo mam w planach, czy mam taki pomysł, żeby o tym trochę kiedyś więcej nakręcić przy okazji innego odcinka. No ale już Wam mówię o tym, co będzie dzisiaj, a mianowicie o winie Le Grand Noir w wersji Moscato. Le Grand Noir to jest taka marka, którą już na tym kanale prezentowałem i to całkiem niedawno, jakieś 5 odcinków temu. To jest ciekawy brand, który pochodzi z Francji, z południa Francji. Ta winnica mieści się w regionie Languedoc-Roussillon. I to jest taki projekt, za który odpowiedzialnych jest dwoje Brytyjczyków. I powiem Wam, żeby nie tracić czasu Waszego, to nie będę Wam może mówił o tym, jaką historię ma ten brand, bo już powiedziałem o tym w tamtym odcinku. Umówmy się zatem, że link do tego odcinka pierwszego o winie Le Grand Noir, w którym nieco o tym mówię, będzie w komentarzu pod filmem i w ogóle w opisie filmu, także możecie sobie na niego zerknąć, bo to też był odcinek o moim zdaniem bardzo ciekawym winie z odmiany z kolei Viognier. Także jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Le Grand Noir, no bardzo ciekawa marka, tak wizualnie, taka sympatyczna owca czarna zdobi wszystkie butelki tego producenta. I to jest wino, które jest dość szeroko dystrybuowane w Polsce. Możecie je kupić w takich sklepach jak Carrefour, Leclerc, Netto, niektóre Żabki, niektóre też stacje benzynowe, także dostępność jest dosyć szeroka. Od razu powiem, żeby nie zapomnieć, cena tego wina to jest około 30-35 zł. No być może czasami w niektórych sklepach znajdziecie je troszkę droższe lub troszkę tańsze, ale tak mniej więcej wokół tej kwoty cena powinna oscylować. No i teraz tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Was wybór wina słodkiego na kanał Co mi się na winie może być zaskoczeniem, bo raczej tutaj słodkie wina się nie pojawiają. Wiem, że dla większości z Was, może nie dla większości, ale dla wielu z Was to może być lekkie wręcz rozczarowanie, bo nie macie w zwyczaju pić słodkich win i powiem Wam, że ja ogólnie rzecz biorąc też raczej słodkich win nie pijam, a jeżeli już pijam, to najczęściej w takiej wersji cięższej win wzmacnianych typu Porto czy Sherry. Ale z drugiej strony powiem Wam, że no jest sporo osób, które jednak lubi słodkie wina. A druga kwestia jest taka, że słodkie wino też może być ciekawe, bo wszystko zależy od tego, jak ta słodycz jest podana. Jeżeli ona jest podana w sposób taki nudny, taki, wiecie, mało ciekawy i taki prosty, ale w takim złym tego słowa znaczeniu, no to rzeczywiście wino jest no nieciekawe i nie oferuje sobą zbyt wiele. Ale są takie wina, i to do nich należy, w których ta słodycz jest podana w sąsiedztwie wielu innych aromatów i smaków, które tę słodycz dopełniają, ale też w jakimś stopniu przełamują. Dobrze. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym winie? No przede wszystkim zastanówmy się, czy porozmawiamy sobie o odmianie, która jest tutaj istotna, Moscato. Moscato jest to taka odmiana, która jest jedną z najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o produkcję win słodkich i świetnie się do tego nadaje. I dlatego właśnie bardzo często wina słodkie z Moscato mimo wszystko są ciekawe i nawet zadowalające dla osób, które są przyzwyczajone do picia win wytrawnych na co dzień. Dlatego, że to jest odmiana, która ma bardzo dużo aromatów. To jest jedna z najbardziej aromatycznych odmian winorośli na świecie, tak w ogóle. Ona się wywodzi, tak się przyjęło, z południowo-wschodnich części basenu Morza Śródziemnego, Egipt, Persja, potem mocno tę odmianę przejęli Rzymianie, Grecy, także to wszystko ma swoje wielowiekowe tradycje. No teraz ta odmiana jest uprawiana w wielu krajach i bardzo często właśnie w tych krajach jest
wykorzystywane do tego, żeby robić wina, słodkie wina, wina deserowe. Jest to wino, które przy okazji ma jeszcze jedną moim zdaniem zaletę, a mianowicie nie jest zbyt alkoholowe, a mianowicie poziom alkoholu w tym winie to 11,5, no więc przyznacie, że niezbyt dużo. I myślę, że jeżeli chodzi o opakowanie, to wszystko, oprócz tego, że jeszcze Wam pokażę, nie wiem czy to widać, ale ta butelka ma taki dosyć ciekawy niebieski kolor. I pamiętajcie o tym, że to butelka ma kolor niebieski, a nie wino. To nie jest tak, że to wino jest jakoś koloryzowane. Ono po prostu tak w tej butelce się prezentuje. Etykieta w ogóle mi się podoba, tak jak już powiedziałem, ta cała seria uważam, że jest zrobiona naprawdę stylowo i zmyślnie. Także wino rzuca się w oczy. Dobrze. W takim razie nie pozostało mi nic innego jak wlać odrobinę słodyczy. Na kanał Co mi się na winie. Słuchajcie, ja sobie będę otwierał wino, a Wy w międzyczasie, żeby się nie nudzić, polubcie proszę film. I jeżeli możecie, to zostawcie komentarz pod tytułem słodycz na przykład. I ci z Was, którzy jeszcze kanał Co mi się na winie nie subskrybowali, to możecie to teraz zrobić. A ja zabieram się za napełnienie kieliszka. No i rozpracujmy sobie to wino. Barwa jasna, co jest zresztą cechą charakterystyczną dla Moscato. Jeszcze jeżeli chodzi o Moscato, to jest, powinienem o tym powiedzieć też. Muskat, Moscato i różne odmiany należą jakby do grupy, czy do takiej rodziny odmiany Moscato, która ma, czy Muscat, która ma różne jeszcze później odszczepienia. I pamiętajcie o tym, że jest jakaś, powiedzmy, nazwijmy to odmiana matka, która gdzieś tam w różnych krajach przybiera trochę różne formy, ale ogólnie rzecz biorąc można je zaliczyć do, mówię dosyć ogólnie, ale można je zaliczyć do takiego szerszego worka pod tytułem Muskat czy Moscato. No dobra, jasna barwa, aromat. No i to już się robi ciekawie, bo to jest aromat, który po pierwsze zdradza słodycz, ale tak jak mówiłem, to jest słodycz i już czuć, że podana w sąsiedztwie dosyć ciekawych innych aromatów, przede wszystkim przyjemnych i takich zachęcających aromatów owocowo-kwiatowych. Kwiaty lipy, brzoskwinie, taki trochę aromat podobny do niektórych Gewurztraminerów. Gewurztraminery to też są wina białe, uważane za jedne z najbardziej takich aromatycznych na świecie. Nie ma tutaj nudy, nie ma jakiejś takiej mdłości. Sporo się dzieje. Podobają mi się te owoce i podobają mi się te kwiaty tutaj w aromacie. Czuć też taki świeży sok z winogron, co wcale no, tak naprawdę się nie często zdarza w winach. To jest może trochę dziwne, ale tutaj czuć taki słodki winogronowy aromat. No i właśnie. O to chodzi w słodkich winach, które mimo wszystko mogą smakować osobom przyzwyczajonym do win wytrawnych. Słodycz jest tutaj ewidentna, tutaj nie ma co się oszukiwać, ale zaraz za tym idą ciekawe smaki już teraz owocowe, takie soczyste, właśnie brzoskwiniowe, trochę winogronowe, trochę miodowe, ale co jest najważniejsze, na końcu pojawia się bardzo potrzebna w tego typu winach lekka, ale wyraźna i orzeźwiająca kwasowość. To kwasowość decyduje o tym, czy wino słodkie będzie nudne i mdłe, czy będzie ciekawe i takie do wypicia, dość orzeźwiające. Moim zdaniem to wino jest naprawdę warte poznania.
Tym bardziej, że słodkie wina tego typu można w dość ciekawy sposób łączyć z potrawami i to wcale nie z deserami. Z deserami też, i tutaj bym stawiał na jakieś lżejsze desery na bazie owoców, na bazie jakichś musów owocowych, jakieś bezy, takie rzeczy. Natomiast uwierzcie mi, że tego typu wina pasują do niektórych mięs, na przykład do jakiegoś kurczaka czy innego drobiu podanego troszkę na słodko, może z owocami, ale nawet do mięs niektórych czerwonych, które też są w taki sposób podane. Plus pamiętajcie też o tym, że tego typu słodkie wina świetnie pasują do serów. I to zarówno do serów takich pleśniowych z niebieską pleśnią, z białą pleśnią typu Brie Camembert, ale też twardych serów, takich twardszych hispańskich czy włoskich typu Pecorino i tak dalej. Myślę, że powinniście choć raz takiego połączenia spróbować, żeby się przekonać, czy przypadkiem ono nie wejdzie do waszego stałego kanonu. Okej. Słodkie wino za nami. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem i jednak dacie mu szansę, bo naprawdę uważam, że spróbowanie tego typu słodkiego wina może rozszerzyć wasze horyzonty o to, że one też mogą dać dużo przyjemności. Dzięki za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam was. Pamiętajcie, żeby film polubić. Pamiętajcie o komentarzu pod tytułem Słodycz. No i pamiętajcie o tym, że za tydzień prawdopodobnie, jeżeli nic dziwnego na świecie się nie stanie, to na kanale Co mi się na winie będzie nowy odcinek, także już was na niego zapraszam. Trzymajcie się, miłego weekendu i do zobaczenia na kanale Co mi się na winie. Hej!